Cześć moi mili, witajcie w drugim odcinku kariery VfL Wolfsburg. Mam nadzieję, że poprzedni materiał Wam się spodobał. Ja Wam życzę miłej niedzieli, bo to zobaczycie już jutro, czyli weekend. No można powiedzieć weekend, sobota, niedziela, piłkarski. W realnym życiu weekend jest zawsze piłkarski, bo mecze trwają, grają. A jeżeli grają, no to u nas też mecze trwają i grają, więc życzę Wam jeszcze miłej niedzieli i miłego oglądania. Miał być odcinek. Najpierw miał być odcinek z Farminga, ale odcinek z Farminga z nowej serii, inne odcinki będą w następnym tygodniu. Nie chcę w karierze mówić odnośnie EA Sports, w sensie odnośnie Farminga. Trochę odskoczni, bo się przyda. Śledźcie kanał pod względem ogłoszeń, bo zrobię taki terminarz na najbliższe kilka dni, co kiedy się pojawi, więc oglądajcie, znaczy obserwujcie. Zostawcie łapkę w górę i suba i co? Widzimy się widzimy się w kolejnych odcinkach, ale nie żegnam się, bo nie wiem, co chciałem powiedzieć. A Atalanta wygra, to jest ciekawe. Na wstępie otwórzmy się energetyka, także cichutko teraz. Cii. Dobra. Za wasze zdrowie na niedzielę, energetyka się tworzy, bo jeszcze chcę kilka rzeczy pogarnąć odnośnie tej serii, ale nie zwracajmy uwagi odskocznia od ogarnięcia serii budowania gospodarek, bo mam dwie serie do ogarnięcia. Jedną mi ogarnę cichy, drugą sobie sam, ale może ogarnę obydwie ja sam. Pozdrawiam cichego, pozdrawiam wszystkich, linki wszystko w opisie, to lecimy, bo nie ma co przedłużać. Gramy teraz z Holstein Kiel. A ja się zrobię łyczkę jeszcze, także poczekajcie. No. Naprawdę dobry smak, dobra. Dzień meczowy. Jeszcze nie ustawiłem sobie OBS-a. Dajcie mi jeszcze czas, niedługo usiądę i ogarnę i OBS-a, i ogarnę pod streamy mój głos. No wiecie, wszystko pogarniam. Wiecie co, nie chcę mi się tego, szybka symulacja. Mam nadzieję, że będą pierwsze trzy punkty i są Behrens, który wszedł z ławki. Lovro Majer i Arnold, czyli to bardzo fajnie funkcjonuje. Baku dobry mecz, Meile dobry mecz, Sigurd dobry mecz, Uskas fenomenalny, nie ma roli, jak gra. Kamiński dobry, Arno dobrze mają. No wszyscy zagrali dobrze, oprócz Winda. A Wind trochę mnie zaczyna martwić. Aha, zapomniałem zrobić zmian, więc poczekajcie. Zarządzanie zespołem. Behrens strzeli gola, dostaniesz jeszcze przynajmniej Müllera. Bierzemy mecze i tego weźmiemy, ale tu już nie ma piłkarzy, więc on będzie miał ciężko, żeby tutaj zagrać. Dobra, Behrens jednego gola jeszcze zagrał z mecz, czyli gola, odpocznij teraz. No, z Holstein Kiel 6 gola to nie jest nic ciężkiego, dobra. Gramy teraz mecz. O, fajnie, bo nie ma takich. No, będziemy grać z Frankfurtem, który w realnym życiu dzisiaj gra z Bayernem, a na chwilę będę chciał oglądać. Uska, no, drużynie tygodnia. Ja będę starał się tą drużynę tygodnia Wam pokazywać. Może nie cało, może nie co kolejkę, ale bardzo często. Nagrywa się. Jo, nagrywa się, dobra, wszystko jest fajne. Dzień meczowy. Chcę sprawdzić tylko jedną rzecz. Tabelę chcę sobie sprawdzić. Analizę drużyny przeciwnej. Tak wychodzi na nas Frankfurt. Frankfurt, który przegrał dwa mecze rzędu. Czyli źle rozpoczęli sezon. No, w realnym życiu rozpoczęli dobrze sezon. Ty tu się sprawdza tabelę, bo ja chcę sprawdzić, kurwa, tabelę. Gdzie tu jest tabela? O, tu. Jezus, tabelę zrobić mogłoby na początku, naprawdę. No dobra, no to. No nie ma co sprawdzić, no bo to jest druga kolejka, jeden mecz wygraliśmy, tak? Zagrajmy ten mecz. Co to jest? Jezus Maria, nie chcę tego grać, ja chcę zająć się tym meczem. Wind ma ostatnią szansę, bo Wind, jeżeli teraz nie wykorzysta, nie to klikłem. Mądry Maciek. Mądry to ty, ja nie jestem. Gramy dalej jeszcze Borno z Cigern, no ale wygraliśmy 3-0. To jeżeli wygrywasz 3-0 z Holstein Kiel, nie tracisz gola, no to nie będzie zmieniał środka obrony, no to logiczne. Sorry. No i co, no to lecimy z dalej. O, zapraszam jutro Was na odcinek z serii z Mateuszkiem. No, drugi odcinek po prostu.
Dobra, energetyk, polecam. Dobra. Dobra, na całej chustce wygląda Wimmer Majer. Słabiutko wygląda, ale nie będę zmieniał po pierwszej połowie oczywiście. Ale leci Kamiński dobrze. Ale no wind jest tragiczny. Dobra, grabara akurat. Ładnie. Trzeba robić zmiany, bo wind jest tragiczny. Mecza, dostajesz tą szansę, że nie możesz zepsuć. Wimmer wygląda też słabo. Ale zrobimy inną zmianę. Puścimy. Baku pójdzie tutaj. A Kamiński też jest bardzo zmęczony. To robimy więcej zmian. Majera tam. A sprawdzimy, jakby zagrał Lovro Majer na skrzydle. A tutaj zostanie Wronsks. Te zmiany się zrobią dzisiaj, czy tak nie bardzo? No super, co czuję, że te zmiany chyba nie wejdą dzisiaj. Jezus Marius, dobra, nie, bez sensu. Żadna zmiana się nie zrobiła, no niestety. No tak jest ta gra skonstruowana, tak głupia, że czasami te zmiany działają, nie działają. Chyba źle po prostu poustawiałem tą opcję. No, nie wiem jak to się nazywa. No, symulacji, o. Będę się starał na bardzo mało meczów tych symulować. No bez sensu, jak ja mam symulować mecze, jak tu się zmiany nie będę robić, nie? No to tak 2 na 10. Jaka tam nikogo nas nie ma w drużynie tygodnia. No wiadomo było, że nikogo nas nie będzie. No ciężko, żeby ktoś będzie. My trzeba gramy z mistrzem aktualnym Niemiec. Nie pokażemy składów, no bo nie ma żadnych transferów. O ja pierdzielę. No, to ładnie dostaliśmy po dupie 3-0. No to mecz fajnie, że się pokazał, chyba szczył tą kartką. Tam jest co? Jezu, jaka drużyna tygodnia Eintrachtu Frankfurt i Bayer Leverkusen. Dobra, mecz staje drugą szansą, no na razie ten napad wygląda najgorzej, wiesz? No i Majer. Mecz tragiczny. Kamiński wszedł bardzo poniżej swojego poziomu. Czyżby trzeba było, no na razie. Jesteśmy na 13, mam 4 punkty. Wygraliśmy jeden mecz i resztę przegrywamy.
Trzeba zrobić zmiany. Zostanie szansę Amura na napadzie. Amura. No zostanie Kolikor, no i Wawro. Zmieniamy cały środek obrony. Bo tak, Kamiński też nie wygląda. Nasz skrzydłowego to nie mamy. O, i tu jest problem, dobra. Ten Gerhard dostanie szansę na skrzydle. I mam nadzieję, że teraz z tym Bochum to my przynajmniej zdobędziemy jakiś punkt. O, Pascal Gross, jeden z moich ulubionych takich bardzo niedocenianych piłkarzy według mnie. Idziemy poczytać, co tu się dzieje. Mecz, no to są Ligi Europy, chyba, czy Liga Mistrzów. No to fajny piłkarz. Czekajcie, tu jest drużyna tygodnia. Heidenheim. South Pauli się nawet znalazło. I to razy dwa. Taka. No Wimmer jest tragiczny. Święta zdobyła hat-tricka. Jak zdobywa chłop hat-tricka, no to ja nie dziwię się, że im dobrze idzie, nie? No, u nas. U nas są duże zmiany, ale mam nadzieję, że te zmiany dzisiaj nam dadzą radę pomóż. Gerhard wszedł i strzelił gola, czyli 9-4. Majer z golem, dobra. Fanger, Fischer, Zesiger, Shred, Kolekis, Uskan, Wimmer. No tragicznie Wimmer wygląda. No ale Gerhard robi robotę, także nasz trenera zadziałał akurat. Maile też dobry mecz. Wygrywamy drugi mecz w tym sezonie, wow. No i trzeba zrobić zmiany. Trzeba zmienić kilku Amura zostanie na napadzie jeszcze. No ale Wimmer usiądzie na ławkę i wraca Kamiński. No to też nie o to chodzi, żebym stawiał cały czas na jednego piłkarza, który w ogóle nie wie, jak się gra w piłkę. Zobaczymy, jak Bornem zagra. I Wimmer, no Wimmer to jest taki piłkarz, którego coś mu nie wychodzi. No. Również nie wychodzi naszym napastnikom nic, bo co? Bo popatrzcie statystyki. Bramki. A czekaj, bo to tak by zrobić, żeby było coś widoczne może, nie? Majer, no Majer 3 gole widzę. No Majer świetnie akurat. Role pod względem do Majera wyszły mi dobrze. Wrantz, no nie ma gola, ale Mejle ma gole i asystę. Mejle też dobre role dla niego ustawiam. Kamiński słabiutko widzę. Arnold, przecież się by nie ma źle. Gerhard, no 3 mecze bramkarz system, 70 widzę. To jest piłkarz, na którego trzeba stać. Wind, tragiczny widzę. Metrza, ten Beren zagrał. No Beren chyba od Kevin Beren będzie musiał zagrać w kolejnym meczu. Bo też takich naszych ciekawych Perwa nie gra, Myle zagra w jednym meczu towarzyskim, Białek nie gra, Paredes Fischer, no dostaje, on marnuje też swoje szanse, tego Tomasz się nie dostał. Również marnuje. Swanberg dostaje szanse, nie wszyscy ci piłkarze, którzy dostawają szanse, to je marnują. No Wimmer. No zaraz będzie AGT 7-0, nie? Namura 5 meczów widzę. No i dobra, Ustkan. Okej, solidny. Bornów, o Jezus, 5,5. Wawro 6,90. Wawro będzie musiał teraz chwilę pograć więcej. Baku 5,80 widzę. Baku też nie wie, jak się gra w piłkę. Robiłem plany rozwoju każdego. Czekajcie, to teraz muszę tak. Piłkarze, którzy nie mają. No, Mail akurat wygląda dobrze. To mu muszę oddać, że on akurat na rebachu to wygląda tragicznie. No Fischer gra słabo, ale jedyny Fischer, co ma dobrą rzecz aktualnie, to jest to, że umie zagrać na kilku pozycjach, nie? To samo się tyczy Maksymiliana Arnolda. On też na kilku pozycjach sobie zagra. Salih Uçkan, no uznajmy to. W sumie nie debil, nie patrzę pod ile, za ile rozwój się jego będzie szybszy.
Więc poczekajcie. Bo ja mądre nie popatrzyłem na rozwoje ich wszystkich. Ja to zadawałem to, co chciałem, nie? No jeżeli tu jest za 6 tygodni, a ja się tym bawię, to nie jest zbyt dobre. Dobra, Paredes, no jest nasz Gerhard. Gerhard to jest piłkarz, którego ja widzę bardzo. Svanberg wygląda tragicznie. Rób to. Lovro Majer wygląda takiego, który wie chyba. Dobrze, Lovro Majer, nie? Wrańsk. No Wrańsk, ale jak piłkarz dostaje szansę i nie ma wykorzystać, to co wymagamy od piłkarzy niektórych, nie? No Patryk Wimmer to na razie nie wie, jak w ogóle piłkę kopnąć. Tu się tak niektóre rzeczy ciężko zmieniają. Ta gra ma tak zbugowane, to przecież on strasznie działa wolno. Kevin Behrens, no on ja muszę uważać, później na szyję. Thiago Tomasz jest na wypożyczenie, Omura jest tylko wypożyczony nas. No i to nie wygląda nic za dobrze. No na razie wyniki słabe, ale gra i styl naszej piłkarze też wyglądają słabiutko. No mam nadzieję, że z Werderem tutaj za 12 dni w październiku. To można powiedzieć coś jak w realnym życiu. Będziemy też, no Gerhard świetnie, został w drużynie tygodnia, no ale Gerhard to akurat pokaże dobrze się. To jest akurat fajnie pokazane. To jedzie na kadrę Grabara i. O! To robię, że ma telefon do Grabary i Lovro Majer. No ale Majer, nie dziwię się. Gramy ciężki mecz z VfS Werderem Bremen. No nie będzie łatwy mecz. No wiem, że to nie będzie łatwy mecz, ale pokażmy im, że. No jedyne co pokazaliśmy, że Gerhard będzie grał. Tak. Że Gerhard na tym szczydrze drugi mecz i drugi mecz z golem. Więc Gerhard na tym szczydrze zostaje. No na pewno mogę zdradzić, że w zimę będziemy robić transfery, bo. No bez transferów my nic nie ogramy, nie? To już wam mówię naprawdę. Tutaj ciężko. No gramy St. Pauli. Ostatni mecz gramy takim składem i będziemy myśleć zaraz. Amora z golem. I Majer golem, Gerhard dalej, Krawimir przed Rogerem. Ja nie wiem, problem tu z każdym piłkarzem, bo jak Gerhard wygląda na takiego wow, fajnie, jestem z niego zadowolony, no to z każdy inny piłkarz no wygląda takiego, który nie wie, jak się gra w piłkę. Dobra, kontrakty. Baku, jemu by można było przedłużyć kontrakt. Uskanowi ciężko. No Gerhard na pewno zostaje u nas. On zarabia 45 tysięcy, 48, ważny 2 lata. No i dobra, no. Baku będziemy za chwilę o nim jeszcze. Na razie jeden. Skończmy ten październik. Skończmy październik. Nagramy się. No, na razie to u nas wszystko ciężkie. Ciężko wygląda. No Majer dużo nie tygodnia, to akurat cieszy, że Majer akurat w tym sezonie. No najmniej na Majera narzekam. Ale robimy zmiany teraz takie porządne. Na napadzie zagra Metra. Gerhard, Wimmer, Svanberg. Mało grał. Wranks. I niech zagra ten Gerhard, bo nie gra. Niech zagra Thiago Thomas. Fischer. Greg ze Ziggler i Roger. Mam nadzieję, że my nie dostaniemy teraz baty, bo jak my dostaniemy baty, no to nie będzie zbyt dobry u nas sytuacja z nami. No i nie dostajemy w baty Rogerio Gerhard Mecha. Wimmer jest tragiczny. Więc Wimmera nie ma na co liczyć, muszę jakoś to teraz dobrze przemyśleć. Że Gerharda wrzucić, no i wrzucić z meczu chyba. Więc zagramy inaczej. A, bo Wimmera zostawię. Amura.
maile. Muszę pamiętać, że to tak jak byli po starych stronach, bo oni nie będą garniać, no. Wiecie co chodzi? Tam się role u każdego pozmieniają, nie? Tu wchodzi uskan. Tu wchodzi ma. Czekajcie. Taktyka. Box to box rozgrywający. O, cofnięty rozgrywa. Nie, czekaj. Majer. Uskan. No i chodź tutaj Gerhard, bo Gerhard wygląda świetnie. Ty, to jest ta moja? To nie jest ta moja. Czy to jest ta moja? Może. Ty, wiecie, że to nie jest chyba ta moja taktyka, to się pozmieniało, czy co tu się stało? Dobra, uznajemy, że to tak ma być, ja się w to nie bawię, ten Amora dostanę tym skrzydle szansę i ja mam nadzieję, że ten Amora ten skrzydle nie spierdzieli sobie szansę. Mecha, Sherigolaps, Mecha dostajesz szansę, no nie zmarnujesz tej szansy, jak zmarnujesz tą szansę, no to koniec, no to... No będzie chyba trzeba też poszukać napastnika. Ale w kto będziemy wszystko bawić się nowymi nawetkami w kolejnym odcinku? No bo będzie Gerhard. No, co, Gerhard jest naszym najlepszym piłkarzem aktualnie. Chyba stworzyłem potwora do grania odpowiedniego, bo Gerhard wygląda naprawdę dobrze. Jakieś transfery, tutaj się coś wydarzy. A, nie ma. Więc tutaj się będzie niedługo wszystko działo. No, muszę trochę grać. Jak wygląda tabela? Mamy 14 punktów. Kto jest przed nami? Leverkusen jest pierwszy, Bayern, Borussia, Stuttgart, Union, Hoffenheim, Lipsk, Hoffenheim, Gladbach, Mainz, Brema, Pauli, Frankfurt, Nisko, Augsburg, Holstein Kiel, Freiburg, Bochum. Aj, Bochum zapomniałem, dobra. No my mamy ile? My mamy 12 goli stronnych i 13 straconych, więc u nas jest problem ze środkiem obrony. Nowymi nawykami będziemy się zajmować w kolejnym odcinku. Tak na zakończenie jeszcze łyczkę się zrobię. Nowymi nawykami będziemy w następnym się zajmować. Znaczy w kolejnym odcinku. I śledźcie kanał i widzimy się w poniedziałek najprawdopodobniej z nowej serii. Łapka w górę, subik, może zostawcie. I zapraszam do Mateuszka na odcinek o 10, tu o 12 u mnie odcinek z karierą Wolfsburgiem. I co? Do następnego. Trzymajcie się. Nara.